Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 27. ceremonii w imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj nasze 27. spotkanie. Dwudziestka, czyli bardzo głębokie spojrzenie do podświadomości, analiza od A do Z. I siódemka, czyli tajemnica, mistyka, to wszystko, co niewidzialne. To wszystko, co wyjątkowe. Jaką dzisiaj tajemnicę poznamy? Tajemnicę, kim naprawdę jesteś. Ale zanim przejdziemy do spojrzenia, wsłuchamy osób, które narzekają i przyciągamy do naszego życia wszystko to, co żeśmy usłyszeli. Oglądamy jakiś film, jakiś serial i tam są dialogi. I czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze życie, jak wygląda w tym momencie, jest lustrzanym odbiciem tego, co usłyszeliśmy tydzień temu, miesiąc temu czy rok temu. I w pewnym momencie, gdy zdamy sobie z tego sprawę, jakie... I taki cudowny zachód słońca, ta energia, magia barw, kolor czerwony, pomarańczowy i żółty, złoty. Ta najwyższa energia radości życia, motywacji, inspiracji, ochoty do działania. Niech będzie ona taką właśnie iskierką dla Ciebie, by dokonać zmiany w Tobie, by stać się w 100% Tobą, w 100%. By każdy dzień odpowiadał temu, kim naprawdę jesteś. I czasami warto tak popatrzeć z perspektywy, z góry lub z boku, czy to, co robisz w tym momencie, czy robi to Twoje ciało? A co robiłaby w tym momencie Twoja dusza wyższa? Czy naprawdę to, co robisz, jest zgodne z Tobą? Czy naprawdę to, co ubierasz, jest zgodne z Tobą? Czy naprawdę to, co jesz, jest zgodne z Tobą? Czy to, co myślisz, to, co czujesz, to, co słyszysz, to, co mówisz? Bo Twoje słowa to również magia. To, co mówisz, jakich słów używasz, to również programuje Twoją przyszłość. Zwróć na to uwagę i korzystaj z tej najwyższej mądrości każdego dnia i w każdym momencie. I do zobaczenia za tydzień. Twoja Maria Bukarti.